Witam w kolejnym filmie pokazującym, jakim badziewiem jest Arduino. Przy czym nie chodzi tu o sam mikrokontroler, który jest w Arduino, tylko jego biblioteki napisane beznadziejnie. Jeszcze nie widziałem dobrej biblioteki na Arduino, łącznie z tymi, które są do niego dołączane, na przykład sterujące portami czy odczytującym wartość analogową. Tam wszystko od początku jest spieprzone. Co do hardware'u, to samo, chyba na ten temat osobny film zrobię, co tam jest spieprzone i jak powinno się w ogóle podejść do tego tematu, żeby to było dobrze. Teraz na celowniku mam magistralne OneWire, standardowe biblioteki, takie tam gdzieś tam znalazłem pierwsze, że tak powiem, z brzegu. Tu fragment, który odbiera dane po UART-cie. Tu na razie to jest wyłączone, później załączę. Tu mamy zmianę stanu pinu diody użytkownika. No, kamerka nie jest włączona, więc nie będzie widać, ale na analizatorze będzie to pokazane i co 2 sekundy wyświetlam napis test. Arduinowcy, konstruktorzy tego szmelcu, założyli, że 2 megabity to żaden problem dla AVR-a. Tak, pod warunkiem, że nie robi innych rzeczy na przerwaniach. No i właśnie ja nawet na armię nie użył takiej prędkości, korzystając tylko z przerwań, bo to już są pewne problemy. Jak wiecie, ARM jest wielokrotnie szybszy, tam przy jakimś teście pokazałem 50 razy przy tym samym zegarze, znaczy do 50 razy. Ale ARM ma tą moc, że ma DMA i wtedy sprawa zupełnie inaczej wygląda. Nie ma problemu przyjmować nawet dziesiątek megabajtów, nie bitów, danych na sekundę. No ale dobrze, uruchamiam tutaj program testowy. Tu mam taki testowy komunikat. No jak widzicie, komunikat bez problemu jest odbierany nawet przy tych 2 megabitach. Będę musiał obejrzeć kiedyś tą funkcję odbierającą te dane w przerwaniu, bo aż się dziwię, że nie robi to żadnego problemu. Teraz dodam tu, jak to się nazywa, no to mam pin w przerwaniu zmieniany co 10 mikrosekund. To żeby zobrazować, kiedy przerwania są zawieszane, bo innego mądrego sposobu tutaj nie ma. Na to tu test, wyjście test jest zmieniane przed rozpoczęciem transmisji po OneWire. Specjalnie tu transmituję dużej ilości, żeby było łatwiej wymusić ten problem. Przy takim normalnym podejściu ten problem będzie po prostu dosyć rzadki, co nie zmienia faktu, że go nie będzie. No to uruchamiam ten nasz program. No jak widać, ruszył. Mały problem.
problem techniczny się zrobił. Dobrze, wracamy tu do... Teraz wysyłam komunikat, no i widzicie, część znaków jest tracona. Oczywiście w losowy sposób. A tu zobaczcie, tu mamy zmianę tej diody LED, tu jest rozpoczęcie transmisji, reset. Fizycznie nie ma żadnego tam układu one wire i użyłem specjalnie odczytu, bo w jego przypadku na dłużej zawieszane są przerwanie. Zwróćcie uwagę tu na te takie miejsca, w których troszkę inaczej wygląda ten przebieg. Ten generowany sygnał ma inną częstotliwość niż założona i wypełnienie. Widać wyraźnie, że zakończenie, generowanie resetu tu zawiesza nam dość długo przerwania. No i tu te anomalia, że tak powiem, jak się dobrze przyjrzeć, to one są właśnie w czasie odczytu. Gdybym tu zrobił wysyłanie danych, te anomalia byłyby zdecydowanie rzadsze. Dlaczego robi się problem tak w ogóle? Tu by trzeba przejrzeć biblioteki, jak one są zbudowane. Kiedyś to robiłem. Tu jeszcze... Jeszcze pokażę mniej więcej, o co chodzi. Otóż te biblioteki, które są teraz, i na ARMie będzie ten sam problem, czy tam na ESP, tyle że tam będzie on troszeczkę mniejszy, nie znaczy, że go nie będzie. No takie częste wysyłanie czy odbieranie danych po OneWire jest dość rzadką sytuacją, ale na przykład są porty takie 8-bitowe, to jest chyba DS2408, jak pamiętam. Co gorsza, one pracują, mogą pracować w trybie overdrive, a tam problem się nasila mniej więcej 10-krotnie. Też są takie porty 1-2-bitowe, ale ten 8-bitowy jest fajny, bo można na przykład wyświetlacz alfanumeryczny czy graficzny sterować w ten sposób. No nie jest to najmądrzejsze, ale jak nie ma wyjścia na przykład, to się sięga po takie rozwiązania i wtedy ta komunikacja jest tam niestety, ale właśnie stosunkowo długa, bez jakichś tam przerw w tej transmisji. No ja tu to zasymulowałem. W czym jest problem? Otóż te biblioteki od Sraiduino w chwili generowania slotu zapisu jedynki zawieszają przerwania. Tu zrobię taki może kwadracik wypełniony, o, zaznaczając, kiedy są zawieszone przerwania. Mniej więcej w tym czasie. I teraz, jeżeli tu na przykład przychodzi transmisja po uarcie, no tu jest bardzo odważne te 22 megabity. No tu powinienem zapisać to tak, w ten sposób. Prościej po prostu obciąć 1.0. To jest czas tu w mikrosekundach, czyli 5 mikrosekund trwa transmisja 1 bajtu przy 2 megabitach, a
przerwania tu są zawieszone na 15 mikrosekund. Czyli, że w tym czasie mogą przyjść trzy znaki. Mamy dwubajtowe FIFO, więc jeden znak zostanie utracony. Sytuacja jest dużo gorsza, gdy generujemy slot 0. Wtedy przez, tu już nie pamiętam dokładnie czasu, ale chyba 55 mikrosekund, być może to jest krótszy czas, nie jestem pewny, musiałem tę bibliotekę jeszcze raz obejrzeć, są zawieszone przerwania, czyli zgubimy 10 znaków dwubajtowe FIFO, czyli 8 przepadnie. Przy odczycie zaś to wygląda inaczej. Jest generowany tu impuls trwający, zdaje się, 15 mikrosekund, a przerwania są zawieszone na czas 45 mikrosekund. To już sobie sami obliczcie, ile znaków przepada. Także już problem jest widoczny. I tak teraz jest super, hyper, ekstra, bo pierwsze biblioteki dla AVR-ów, dla Arduino blokowały przerwania na cały ten czas na 66 mikrosekund, a jeszcze starsze rozwiązania w ogóle na całą transmisję, także w chwili, kiedy był generowany reset trwający 460 mikrosekund, były zawieszane przerwania. No, efekt już widzieliście, tak? Tracimy znaki. Jak sobie z tym poradzić? Bardzo prosto, ale nie w Arduino. Na AVR-ze bardzo prosto. Napisałem artykuł na ten temat, gdzie są też kody źródłowe. Tu jakiś tam zestaw, znaczy taki testowa taka płytka. Używa się po prostu UART-a. To nie jest nic odkrywczego, bo jeszcze Dallas, kiedy OneWire należał do Dallasa, w nocie swojej katalogowej opisuje, jak przy użyciu UART-a rozwiązać tą komunikację. Nie będę tu się powtarzał, przecież można ten artykuł sobie tak z EP1 2019 można sobie ściągnąć i przeczytać, jak to się robi na UART-cie. Jeszcze mogę dodać, że na ARMie zrobiłem taką funkcję komunikacji po OneWire, że prawie nie zużywa czasu procesora, ponieważ wszystko odbywa się przy użyciu DMA, tylko po zakończeniu transmisji całej, jakiego przesłania bloku danych, czy tam odczytania, czy zapisania, i po wygenerowaniu tego resetu jest angażowane przerwanie. Jego czas nie jest krytyczny, czas obsługi, a poza tym tam mamy priorytety przerwań. Jeżeli by to było jakimś problemem, bo byśmy taktowali z jakiegoś powodu tego ARMA niskim zegarem, możemy bez kłopotu zrobić tam wyższy priorytet i sprawa załatwiona. W AVR-ze, zapomnijmy, tam nie ma priorytetów. Kolejna zaleta ARMA, że nie trzeba kombinować, jak tu jakieś tam przykłady są, jak ten interfejs sprzętowo zrobić. Tam się po prostu zmienia konfigurację, tak ustawia konfigurację UART-a, że staje się ona interfejsem jednoprzewodowym, dwukierunkowym, i jedyne, co jest potrzebne na zewnątrz, to rezystor podciągający. Reszta nie jest potrzebna. Pewnie przeprowadzę próby tej biblioteki OneWire na ARMie. Tam z pewnością ten problem gubienia tych znaków będzie zdecydowanie mniejszy i pewnie trudniej będzie mi pokazać takie sytuacje kryzysowe.
Zobaczę, jak to wyjdzie, ale postaram się to zobrazować. Także jak widzicie, gdyby biblioteki szmaciarskie Arduino używały UARTa, problem by nie istniał. Jest jedno ale. Tej Arduino Uno ma tylko jeden UART, który jest używany do programowania, do przesyłania kodu programu, więc slajwy podłączone pod tego UART-a by blokowały w pewnych sytuacjach transmisję, generując mnóstwo błędów. Być może po prostu nawet ta transmisja nie byłaby w ogóle możliwa. Także trzeba by używać mikrokontrolerów, które mają więcej niż jeden UART. No i tu właściwie wracamy do bzdurnej konstrukcji, gdzie UART został użyty do przesyłania kodu programu bootloaderem, a można było to zrobić na wiele dużo lepszych sposobów. Jeszcze jest pewna alternatywa, tyle że bardziej zadziała to na ARMie niż na AVR-ze. Można sobie w przerwaniach co 15 mikrosekund generować potrzebne nam sloty tych sygnałów. Wtedy program główny może sobie działać, żyć swoim życiem, a w tym czasie odbywać się transmisja, tylko będą kłopoty, bo typowe przerwanie obsługiwane jest 20-30 mikrosekund przez AVR-a. No i gdy na przykład po wygenerowaniu tego tu impulsu nastąpi przerwanie od, powiedzmy, UART-a, to znaczy to akurat może to nie jest dobry przykład, jakieś inne przerwanie generujemy 15 mikrosekund. No kiedy mogłoby to być kłopotem? Generujemy sobie sloty przez przerwania. O, to może odczyt. Generujemy 15 mikrosekund i teraz przypuśćmy, że tu jest przerwanie od 30, 15 plus 30 to da nam 45. No wszystko się robi na styk. Tu przypuśćmy, że to jest przerwanie od UART-a. I zaraz tu będzie przerwanie obsługujące nam te sloty czasowe co 15 mikrosekund. No jest na styk i powiem tak. Przy tak, już jak widzę, że coś jest na styk, to ja bym się nie podjął, nie widzę sensu pisania programu, żeby sprawdzić, czy będzie dobrze. Bo to będzie loteria. I na przykład stracę tutaj dzień roboty, okaże się, że to działa kulawo. Testowanie też takiego softu może być problematyczne, bo może być tak, że te sytuacje awaryjne nie będą zbyt częste. No, jakiś tam ratunek jest, może kiedyś się skuszę, aby taki program napisać. No, pewnie napiszę go po prostu na ARMie. Tam problemów nie widzę, bo mamy te priorytety i jak już będzie wszystko działało, przyniosę na Arduino, no i potem się pewnie okaże, że mamy zonga i to nie działa, albo czasami działa, czasami nie. Także jak widzicie, gdyby teraz połączyć, jak to się mówi, do kupy, taki kod obsługi OneWire'a z obsługą WS2812 i dorzucić do tego obsługę LCD-ka, to wszystko się nam na pewno posypie. Prawdopodobnie jakoś bym wybrnął z tego problemu, ale jak znam życie, byłoby to kosztowne, bo albo bardzo długo pisałbym kod, albo bym sięgnął po jakieś zewnętrzne, na przykład zewnętrznego mastera po i kwadracie do OneWire'a i temat załatwiony, tylko taki master kosztuje około 20 zł. Około 20 zł.
W ogóle temat masterów kiedyś poruszę, bo no to jest właśnie jakiś tam ratunek w takiej kiepskiej sytuacji, gdy mamy Arduino i chcemy tam coś, czy tam nawet AVR i chcemy program napisać w miarę dobrze, żeby nie było niespodzianek. No, mam nadzieję, że powstanie kolejna część tego artykułu dotycząca ARMów, choć tu przy tych próbach to widzę, że na ARMie może być problem, aby wywołać te no, katastrofalne skutki, jak gubienie znaków. Tam będzie to zdecydowanie rzadsza sytuacja, trudniejsza do wymuszenia. No, dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia.